Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł, zapraszam Was na gameplay z gry Enemy Front. Zwróćcie teraz uwagę na te klimatyczne ekrany ładowania podczas każdej misji. Moim zdaniem zostały one wykonane w bardzo dobry sposób i chciałem właśnie je Wam pokazać. Wracając do samej gry, to odpowiedzialna za ten tytuł jest polska firma CA Games, znana chociażby z serii Sniper Ghost Warrior. Jest to trzecia misja, wybrałem ją z dwóch względów. Pierwszy powód jest taki, że bardzo podoba mi się ta lokacja, ukształtowanie terenu, level design, jak i kolorystyka całej tej wsi. Bardzo też przypomina mi Wiedźmina dwójkę, klimatem oczywiście. Drugi powód jest taki, że nie chcę Wam za bardzo zdradzać tej gry. Chciałbym tym materiałem zachęcić Was do spróbowania zagrania w ten tytuł, ponieważ pomimo niskich ocen, jakie znajdziemy w internecie, ta gra jest naprawdę bardzo fajna. To, co twórcy zachwalają sobie w materiałach promujących właśnie ten tytuł, jest fakt, że tę grę możemy przejść po cichu. Tak też mogliśmy przejść na przykład niedawno omawianego przeze mnie Wolfensteina. Jednak tutaj mamy taką możliwość, że możemy przenosić ciała poległych niemieckich przeciwników. Teraz wyciągnąłem lornetkę i sprawdzam terytorium, do którego teraz mam się udać. Mogę też zaznaczać przeciwników, wtedy oni są widoczni na kompasie, na radarze, w tych żółtych trójkątach. Można powiedzieć, że ten tryb skradankowy się sprawdza, jednak nie ma potrzeby przechodzenia tej gry. Ja cały czas brnąłem do przodu w stylu Rambo i pokonywałem wszystkich przeciwników jak leciało. To, co mi się bardzo nie podobało podczas całej tej gry, jeszcze jej nie ukończyłem, ale już doszedłem do takiego fragmentu, że mogę Wam już coś opowiedzieć na temat tej gry. I to, co mi bardzo się nie podoba, to przede wszystkim sterowanie. Nie wiem dlaczego, ale twórcy jakoś wybrali, że musimy naciskać przycisk F, żeby coś aktywować, czasami musimy naciskać przycisk E. Żeby rzucić granat, to musimy czasami naciskać Q, czasami G. I bardzo mi się to nie podoba i to jest trochę takie mylące. Już mogliby jakby to wszystko tak uprościć i że przycisk akcji to jednocześnie oznacza akcję oraz jakieś kolejne inne elementy gameplayu. Tak samo na przykład rzucanie granatami odbywałoby się rzucanie właśnie nimi, jak i butelkami z benzyną. Mogliby to wszystko uprościć. Jednak tutaj mamy osobne przyciski, trochę to jest mylące. Też mi się nie podoba przede wszystkim fakt, że gra stara się być jaką Call of Duty. Jak zobaczymy drzwi i będziemy musieli przez nie przejść, to na 100% będzie taka scenka, że na chwilę zostanie spowolniony czas, a my musimy wszystkich wyeliminować w pokoju. Troszeczkę ten element mi się nie podoba i widać, że tutaj twórcy jakby poszli w stronę serii Call of Duty. Jeżeli już jesteśmy przy takim narzekaniu, to też nie do końca podoba mi się fabuła całej tej gry. Wcielamy się w amerykańskiego redaktora Hawkinsa. Jak Polacy już tworzą grę, w której to znajdziemy kilka informacji na temat Powstania Warszawskiego, jak i też innych misji, można byłoby już chyba wstawić do tej gry jakiegoś polskiego bohatera, a nie amerykańskiego. Tak mi się wydaje, że wyszłoby to tej grze troszeczkę lepiej. W grze występuje bardzo dużo punktów, w których znajdziemy charakterystyczne punkty z amunicją i praktycznie nie musimy się martwić o naboje, ponieważ ich zawsze będzie bardzo dużo. Grafika, tak jak już wspominałem na wstępie tego filmu, bardzo mi się podoba, szczególnie przy tej lokacji. Jest ona kolorowa. Wszystko ładnie tutaj się prezentuje na ekranie komputera. Detale mam ustawione na najwyższe, tak więc mam nadzieję, że aż YouTube tak nie pogorszy tej jakości, żebyście mogli także zobaczyć, jak się ta gra prezentuje. Klimat bardzo mi przypomina też Wiedźmina dwójkę, ponieważ mamy tu takie charakterystyczne oświetlenie.
Powracając jeszcze do grafiki, to dużo tekstur jest bardzo wysokiej jakości, jednak zdarzają się także takie mniejsze elementy, jak na przykład kosze z jabłkami, gdzie te tekstury nie są już takie mocne, są wyblakłe i po prostu bardzo brzydkie. I tak w całym poziomie na pewno znajdziemy kilka takich miejsc, jak i elementów, które są naprawdę bardzo źle wykonane. Grze występuje też polski dubbing, który moim zdaniem jest bardzo nierówny i bardzo taki sztuczny. Jednak nie jest wcale aż tak źle wykonany. Czasami naprawdę trzyma klimat, ale przy takich rozmowach z NPC-kami jest bardzo słaby. Bo jak przechodzimy sobie na przykład tak jak teraz przez tą wieś i słyszymy jakieś rozmowy Niemców, no to są one moim zdaniem bardzo fajne, wykonane po niemiecku. Nie jest to jakby taki łamany niemiecki ani angielski. Są wykonane bardzo dobrze te dialogi. A już rozmowy z naszymi kompanami już moim zdaniem są złe. Pomóż jej! Niemcy chcieli nas ukarać za pomaganie partyzantom! Jest w tamtym domu! Pomóż jej! Proszę! Ich hab ihn getroffen! Sinn! Verteidigung! Biegniemy do takiego domku, gdzie jest ruch oporu i musimy wyeliminować tutaj Niemców, którzy do nich teraz aktualnie strzelają. I zbliżamy się powoli do takiego elementu, który w tej grze jest naprawdę też nie najlepiej wykonany. Jest tutaj mowa o sztucznej inteligencji. Przeciwnicy zachowują się po prostu jak banda baranów. Bardzo często ich skrypty się zawieszają i widać to, że stoją w bezruchu. Mimo, że przechodzimy obok nich, to oni sobie z tego nie zdają sprawy i stoją i się tylko na nas patrzą. Także mają dość dziwny sposób celowania, ponieważ wystarczy, że tylko widzą czasami nas z jakiegoś pagórka czy za jakieś osłony. Już mogą do nas strzelać do i otrzymują dość silne obrażenia. Mają po prostu dość wysoki poziom celności i to moim zdaniem nie jest zbyt dobre. Nie martw się, Ewa, jestem pewien. Ale przede wszystkim najbardziej irytuje ta sztuczna inteligencja, która jest naprawdę fatalna. Można tutaj z przeciwnikami robić co chcemy. Oddział, który tędy przechodził, ruszył w kierunku naszej wioski. Teraz znalazłem właśnie snajperkę, z którą będę teraz strzelał. I ten element, który mam zaraz przedstawię, bardzo przypomina mi właśnie snajpera Ghost Warriora. Mamy tu, można powiedzieć, że zbliżony interfejs co do tamtej gry, bo też twórcy jakby odpowiedzialni są za tamtą serię. I można powiedzieć, że ten element snajperski jest tutaj... jest dobrze wykonany, jednak nie jest pozbawiony wad. Mamy tutaj brak możliwości przybliżenia sobie lunety. Mamy jedynie tylko taki widok pod prawym przyciskiem myszy. Nie możemy sobie przybliżyć ani oddalić ekranu i to moim zdaniem nie jest zbyt dobre. Du verschwendest meine Zeit. I teraz właśnie możecie zaobserwować tą sztuczną inteligencję, gdzie wykorzystują czasami elementy osłony, jednak praktycznie oni nie chronią się, tylko się wystawiają po prostu na strzał. Jednak przy dłuższym graniu już naprawdę nie będziemy na to zwracać uwagę, jeżeli tylko gramy te pierwsze misje, na pewno nam się to rzuci w oczy, później będziemy na to przymykać oko. Polecam już właśnie też grać na najwyższym poziomie trudności, ponieważ gra nie jest aż wcale taka trudna. Amunition!
same modele postaci są naprawdę ładnie wykonane. Mundury, jak i oficerowie dobrze się prezentują w tej grze. Są realistyczne, jak i mają dużo detali. Bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o grę w klimacie drugowojennym. No i widzimy teraz właśnie tam przeciwnik zastygł i nie chce się ani poruszyć w lewo, ani w prawo. Czeka po prostu na to, aż my do niego podejdziemy. No i trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę ten przeciwnik chciał osiągnąć. W grze mamy bardzo mało rodzajów broni. Praktycznie na misji wykorzystujemy cały czas te same narzędzia zagłady. Najczęściej jest to właśnie MP40, snajperka, którą właśnie mogliście widzieć, i czasami jeszcze dochodzi Panzerfaust. Pozostałe modele broni są moim zdaniem dość słabe i źle mi się z nimi posługuje. Jeszcze później dochodzi taki specjalny karabinek, jednak go tutaj w tej misji nie uświadczycie, który moim zdaniem jest także dość dobrze stworzony, realistyczny i dobrze się z niego strzela. Schießt ihn! Er hat Munition gestohlen! Jak się przyjrzycie, jest tutaj taka charakterystyczna kropka, jak była to w przypadku snajpera. Pokazuje nam ona, gdzie trafi dokładnie kula. Ciekawe jeszcze jest taki element, że jeżeli wysadzimy jakiś pojazd bądź jakiś zbiornik z paliwem i są blisko przeciwnicy, to większa grupka na pewno się zbierze i pobiegnie w te miejsce, gdzie był wybuch, gdzie była eksplozja, żeby zobaczyć, co tam się stało, i to jest moim zdaniem dość fajne i realistyczne. Mimo tych wszystkich wad, które już wymieniłem, to grało mi się w tą grę naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze jej nie ukończyłem, ale wydaje mi się, że już jestem, można powiedzieć, na końcu tej gry. I można powiedzieć, że to jest taki typowy średniak, jednak warto dać tej grze szansę. Zbliżają się teraz wakacje, PS-ów za dużo, jak na ten czas nie wychodzi, i warto się zainteresować tą rodzimą produkcją. I cena także nie jest za wysoka, tak więc wydaje mi się, że jeszcze 2-3 tygodnie gra na pewno potanieje i warto sobie ją zakupić na Steama. A także ma swoje momenty, jak na przykład teraz ta wioska. To jest moim zdaniem jedna z najładniej wyglądających lokacji, jak dotychczas grałem w tą grę. No i powoli zbliżamy się już do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że on wam się podobał.
Zapraszam także do sprawdzenia tej gry osobiście, ponieważ nie jest ona wcale aż taka zła i warto dać jej szansę. Ja się przy niej bawiłem bardzo dobrze, pomimo tych błędów, które już wam wymieniłem w całym tym filmiku. Zapraszam was także do wchodzenia na nasz portal videotest.pl, odwiedzania forum, jak i lajkowania fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!